To duże, małe i duże. Znów wyruszamy w podróż. Tym razem naszym celem są Węgry. Po 120 kilometrach dojechaliśmy do Niedzicy. Mamy ogromny sentyment do zamku w Niedzicy. Dzieci lubią kupować tu pamiątki. Co tam masz? Królika. I Krystiana widać. I Kozałusz. Gdzie jest Polska? A gdzie jest Słowacja? A gdzie są góry? Podoba ci się tutaj? Zatrzymujemy się na noc w naszym ulubionym słowackim kempingu. Kempingu Haligowce Góralski Dwór. Ulubionym miejscem dzieci jest mini zoo usytuowane tuż przy kempingu. W mini zoo znajdują się zwierzęta domowe, które można dowoli głaskać. Jak mnie straszy. Mamy namiot, ale tą noc spędzimy w chatowej osadzie. Szczegółowe informacje o kempingu znajdziecie na naszym kanale na playliście Baza Turystyczna. Następnego dnia wyruszamy samochodem w stronę Węgier. Dziś do przejechania mamy 230 km. W Egerze przestało działać Google Maps. Musieliśmy znaleźć informację turystyczną, żeby móc dostać się na kemping. W Centrum Informacji Turystycznej dostaliśmy dwa foldery i to w języku polskim. Pani nam dała mapę okolic Egeru, jego największych atrakcji turystycznych, i dała nam jeszcze mapę Egeru razem z atrakcjami największymi turystycznymi i planem miasta. I tu pani zaznaczyła kemping, do którego teraz pojedziemy, i zapisała, jaki jest adres. Dokładny adres Biura Informacji Turystycznej znajdziecie w linku pod filmem. W końcu znaleźliśmy kemping. Na kempingu okazało się, że większość turystów to Polacy. Ruszyliśmy zwiedzać miasto. Centralnym miejscem Egeru jest plac Dobo. Ozdobą placu jest pomnik Istvana Dobo, kapitana, który z 2000 Węgrów odparł nawałę turecką. Wznosi się tu kościół minorytów, w którym znajdują się relikwie świętej Jadwigi. Idąc w stronę zamku, widzimy już słynny minaret. Oblężenie zamku z 1552 roku rozsławiło zamek, czyniąc go patriotycznym symbolem. Załoga zamku przez 40 dni oblężenia stawiła opór 60-tysięcznej armii tureckiej. W 1596 roku Turcy zdobyli zamek i go zburzyli. Przez 91 lat Eger stał się miastem tureckim. Pozostałością tureckiego panowania jest minaret, wieża nieistniejącego już meczetu. Minaret ma 40 metrów wysokości, a na balkonik wychodzi się po 97 schodach. Na pamiątkę tureckiego oblężenia, tuż pod zamkiem, rozbito turecki namiot. Następnego dnia wyjechaliśmy do Hortobágy,
ale o tym opowiemy w kolejnym odcinku. Zapraszamy do subskrybowania i lajkowania kanału.